Dzień dobry, mili państwo, dzień dobry, napiszcie dzień dobry, a dzień jest dobry, choć pewnie wiele osób stwierdzi nie, bo jest poniedziałek i trzeba wstać do szkoły, albo trzeba było właściwie wstać do szkoły, do pracy i w ogóle siema Joe, sup bro? Przestań, nie mów mi jak mam żyć z walizką, którą zdobędę na pewno. O, Sami Zayn. I would be more. Okej. To może być ciekawe. No, Joe tutaj taki pewny siebie. Mam tutaj pocisnąć typów, którzy chcą mu odebrać tytuł. Jak jest dzień dobry, napiszcie dzień dobry. Stawcie suba, zostawcie lajka. I w ogóle. Taki myk. Taki pryk. Talk. Talk and talk. Hang on slick, Sami Zayn is out there right now. Okay. Yes I am. Yes I am, yep. Dobra. When this pre-match running in. Nie ma problemu. Znowu z Sami Zaynem. Co tu robi Sami Zayn? Ktoś mógłby powiedzieć, ale nie. Co tu robi Punkster? Bo to Punkster zaatakuje samego Zayna. O Boże, jak śmiesznie. A, miałem wygrać. Okej. Okay. Bez sensu. Running in miało być. A tutaj jest starcie tak teamowe. Dean Ambrose i Bobby Roode kontra Punkster i Finn Balor. Ależ będzie ciekawie. Ależ ciekawa walka tak teamowa. Tylko po co? Taka, nie wiem tutaj. Znaczy. No jestem ciekaw tego storyline'u z tą walizką. Jak już Punkster zdobędzie walizkę. Gdzieś się dowiedziałem, że mogą mi tam walizkę odebrać. Nie chciałbym tego bardzo, żeby ktoś zabrał mi moją walichę. I powiem wam szczerze, że najchętniej czmychnąłbym szybko na SmackDown z tą walizką, żeby się, wiecie, nie spinać, nie bać o to. Ale no nie wiem, bo to by było straszne, nie? To by było straszne, jakbym, nie wiem, tutaj dążył do tego, dostałbym się do tego starcia o walizkę, wygrałbym walizkę, a tu potem Triple H by wszedł i powiedział: nie, gościu, nie, nie masz walizki, ja ci ją zabieram. United States Champion. Atakujemy Deana Ambrose'a. What the shit, what the hell? Okej, ale to nie było chyba podwójnego running in jeszcze, że dwóch zawodników. Bobby Roode już wleciał, już wie co się dzieje. Już wie co się święci. Co się stało? Panowie. No, robimy to. Ahaha. Ahaha, neck breaker. Neck breaker. Obijamy go jeszcze tytułem mistrzowskim, który jest aktualnie w posiadaniu Deana Ambrose'a. Nie mam pojęcia dlaczego właściwie. Ale czy to ważne? Czas na Signature Spinebuster! Ale to nie koniec, bo jeszcze szykuje się akcja kończąca na Bobby Roode, który powinien być już wyautowany po tej akcji z tego brawlu. Witam, Punkster i Finn Balor spuścili porządne w pierdoletto to mi się już z Janusza już, no nieważne, wiecie o co chodzi. Dlaczego tam było napisane Sami Zayn? Nie mam pojęcia. O co chodzi? Co autor miał na myśli? To jest ciekawe. Napiszcie mi, co myślicie o Survivor Series. Co wam się podobało? Nie, mówię serio. Każdy, kto to ogląda, ja wiem, że nie każdy chce pisać. Ale niech napisze, niech zostawi łapę w górę. Niech napisze, która walka mu się... Nie musicie pisać całych swoich, wiecie, tam wypodzin. Ale, jak chcecie, możecie też napisać jedną walkę, która wam się podobała. I dlaczego na przykład. Albo co wam się nie podobało. Bo powiem wam, że w momencie, kiedy to nagrywam, to jeszcze nie oglądałem Survivor Series. Ale kiedy już to wrzucę, prawdopodobnie będę już po. Więc spokojnie, będziemy mogli sobie podyskutować i dalej. O, proszę. Jestem mordo! Mam dzisiaj dobry humor nawet, bo mam kolokwium z logiki. Zadania matematyczne na wzorach i takie tam. I powiem wam, byłem w szoku, że ja, gdzie jestem typowym humanem i downem z matmy, to naprawdę ogarniam temat i myślę, że kurde to znam. Mam kolokwium w niedzielę i myślę, że je znam. Za pierwszym razem, bez problemu.
Wiadomo, trzeba jeszcze przysiąść i poćwiczyć, policzyć trochę, ale kurde, powiem wam. No, jak się chce, to można góry przenosić, nieważne jak wielka jest. Usłyszymy się za chwilę, mili państwo. Jesteśmy z powrotem. Monday Night Raw przed nami. Czy teraz będzie jakaś walka kwalifikacyjna do udziału w Money in the Bank meczu Emma Siema? Ciebie to nie powinno być, bo jesteś zwolniona, ale to jest tylko gra. Paul Heyman, siema stary. Kiedyś może pośmigamy razem po stage'u, ale jeszcze nie czas na Beast i tak dalej. Beast mode'y. Siema. Nie masz nic dla mnie, mam pogadać sobie z Renee Young. To po co mam do ciebie... Kim ty kurde gościu jesteś? Ja nie wiem. Speak with Renee Young. Pewnie odesłał mnie tam tylko po to, żeby podczas pseudo wywiadu zaatakował mnie albo Bobby Roode, albo Dean Ambrose. Chociaż powiem wam, taką rywalizację z Deanem Ambrose'em o mistrzostwo Stanów Zjednoczonych to bym przyjął. Z drugiej jednak strony wolałbym w końcu zgarnąć mistrzostwo interkontynentalne, bo nie pamiętam, w której edycji w ogóle miałem mistrzostwo interkontynentalne. To było chyba jedno z mistrzostw, którego nie udawało mi się zdobyć. Tak jest, I'm just that... okay, no wiadomo, aha, okej, okay. Była wypowiedź, której nie przeczytałem, bo kogo to obchodzi. I po prostu lecimy dalej z tematem, spoko. Nagle to dowie się coś przypomni teraz, tak? Powie mi, że... wiesz co? Nie miałem... Jak przyjechałeś na arenę, nie wiedziałem, co z tobą zrobić. No to wysłałem cię do areny, ale teraz już wpadłem na pomysł, że wrzucę cię do walki z Darrenem Youngiem. Genialny pomysł, co myślisz? A, jestem taki pomysłowy. Production area, production man. No i co tam? But you won't like that. Okej, co to znaczy? Bad news, your focus on it has been becoming furious with you. They talk to men. Dobra. Nie. It's my partner's fault. Oczywiście, że tak. To była wina Samoa Joe. To wina sędziego. When this pre-match running in? Znowu? Ja myślałem, że będzie handicap match. Dwóch na jednego. Ej, to jest głupie. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Dean Ambrose i Big Show i mam teraz z Neville'em. To znaczy, jakby... Dlaczego tak jest? Jaki to ma związek z Money in the Bank, z głównym storyline'em? Nie wiem, o co tu chodzi. Czy ktoś mi to wytłumaczy? Kto pisze te scenariusze? To jest bez sensu. Powiem wam szczerze, to jest bez sensu. Wiecie, co mi się marzyło w tym trybie kariery? Żeby można było założyć swoją stajnię. Być... o Jezu, sorry. Być liderem stajni. Bym zgarnął sobie jakichś dwóch typków. Byśmy robili pogrom. I w ogóle i tak dalej. Dwóch typków tam. Trzech od razu, czteroosobową stajnię. Skoro jest opcja czterech w ringu naraz. Running in, Neville. Punkstar. Dun 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 dun. I to się już pewnie minęliśmy. To jest dziwne. Ambrose. Ziom. Oh shit. Oh god damn. Hell no. Tego nie przewidziałem. Że Big Show tu na mnie wyskoczy. Gościu, daj luzu. Ha. I czekamy na finishera. Czy ja w ogóle podniosę Big Showa? Mam nadzieję. A nie, bo to jest zastępczy, taki poza ringiem. Pie driver. Ambrose. Gościu. Gostek. Nie polubimy się. Powiem ci, że się nie polubimy. Neville, robisz go. A, Neville poszedł na Big Showa. No i dobra. O tak. Teraz będzie... A, myślałem, że będzie DDT, ale to będzie Neckbreaker. I Signature Spinebuster tutaj bym mu wykonał. Big Show. Aha, okej, dobra, wygraliśmy. Punkster i Neville. Chociaż Big Show wstał, a Neville patrzy się w...
w dół, w rampę, nieważne, nikt tego nie widział. Czyli po prostu fani na arenie to widzieli, ale telewidzowie tego nie widzieli. No i operator kamery dał ciała trochę, no bo zmienił kadr, który poszedł na wizję, no i wyszło. Wyszło szydło z Sejmu, no wyszło, proszę państwa. O, nie powinienem tak mówić, bo może się ktoś przyczepić na YouTubie. Nieważne. Nieważne. To był dźwięk pieniądza, bo ja pływam w dwóch groszówkach i to jest, nie, to jest dwuzłotówka akurat. To jest informacja, bez której nie przeżylibyście dzisiejszego dnia, jestem tego pewien. Ej, wiecie, że, bo jestem ogólnie fanem Millerów, nie? I przeważnie, ciężko jest dodawać limitowane edycje. I dorwałem dzisiaj w Lidlu limitowaną edycję Millera. Tych pitnych jogurtów, nie? To jest gorzka czekolada z wiśnią. No jest tak kozacki, ja już go kiedyś piłem, ale jest tak kozacki. No przeważnie się wiecie, są tego kosy, wanilia, banan, pistacja, bodajże truskawka, czekolada, nie? Ale są niektóre takie miksy, właśnie limitowane edycje, że po prostu, no, miażga. Did you see that one? Me against both Reigns and Zayn, both down. O czym ty mówisz? Ty jesteś popieprzony, tam nie było Reignsa ani... Psychol. Still standing and they will be going to the Money in the Bank match. You screw up, partner. If they're going to the match, that means you did... O, gościu! You coached me wrong. I'm going to that match with or without you. Yes! Jest! Nie potrzebuję tutaj, nie będę go prosił o jakąś kolejną szansę. Nie potrzebuję takiego pseudo-mentora, gościu, kim ty jesteś? Oh, Dalry, yes, Dalry, bitch! So we can stay on my side or move over. Za gość. O, tutaj będzie grubo. But you win that briefcase, you hear me? That's what I came to do. Oby się tylko nie okazało, że mi naprawdę zabiorą tą walizkę. Ej, no nie ma żadnego meczu dzisiaj. Chyba, że teraz jak będzie przerwa, to będzie kolejne starcie już w Money in the Bank. Ale byście się ucieszyli, co? Ja bym się ucieszył. Bo wiecie, tutaj dwa run in było, a tutaj za trzecim razem, proszę bardzo. Money in the Bank mecz, który trwałby 80 minut. Zobaczymy za chwilę. Jesteśmy z powrotem. Teoretycznie pojawiał się Monday Night Raw, ale ostatnio przed, nie wiem, przed innym pay-per-view też tak było. A potem się okazywało, że to jednak nie jest Raw, tylko pay-per-view. Także, o Jezu, sorry za ziewanie, sorry Gregory, kim ty jesteś? Nie wiem, ale masz koszulkę SmackDown Live. Nie pogadamy, bo nie jesteś... Jest Money in the Bank prawdopodobnie. Czy uda nam się zdobyć walizkę? Boże, to się dzieje, słuchajcie. Przygotujcie się na 4-godzinny odcinek. Mili państwo, Money in the Bank. Jaki jest skład Money in the Bank meczu? Jestem ciekaw. O ja pierniczę. Reigns, Cena, Ambrose, Zayn, Karl Anderson. Chociaż solową karierę miał kozacką. I ja jeszcze, no naiwnie, bo wątpię, że to się stanie, ale naiwnie liczę na to, że Karl Anderson miałby jakiś jeszcze solowy run w WWE. Mogliby ich rozdzielić. Jeden by został na Raw, drugi poszedłby na SmackDown. Karl Anderson poszedłby na SmackDown na przykład. I Punkster w tym wszystkim. Moi drodzy, walka o walizkę Money in the Bank przed nami. Rywalizacja będzie piekielnie mocna, ostra. Będzie naprawdę trudno. Zważywszy na to, że skład tej walki jest mega, mega mocny. W sumie, czemu jest 6? Mogłoby być 8, nie? Jakby nie było. Jakby było 8, byłoby fajnie. Punkster jako pierwszy wchodzi. Olejmy te wejściówki, bo mi jeszcze copyright strike'a tutaj wyślam albo coś. Luke Gallows. Totally fearless. Luke Gallows powiedziałem. Karl Anderson. John Cena. Wszyscy znamy muzykę. Nie każdy szanuje. Dean Ambrose. Wszyscy znamy. Nie każdy szanuje.
Roman Reigns wszyscy znamy, zdecydowanie nie każdy szanuje. Ktoś jeszcze? Kogoś brakuje? A, no tak. Zapomniałem. Sami Zayn, wo. Dobra. Robimy to. Zgarniamy walizkę Money in the Bank. Czy się uda, czy też nie? Zobaczymy. Hehe. Ale rymuje. Jak idiota. O Jezus, proszę bardzo, jest kontra od Johna Cena. On jest tutaj mocny, on tutaj clothesline'em powala naszego punkiego punkstera. Sami Zayn skacze, sadomaso wykonuje, bo skacze sam na matę. O ziom, a hell no. Okej, okay, dobra. Cena jest out, czy jeszcze nie, ale jeszcze nie. Do trzech razy sztuka, mili państwo. Dean Ambrose. Sami. Przyjaciel, okej. Okay. Okej. Okay. Nie było tematu. Dobra, weźmy drabinę. Nie, słuchajcie, ja myślę, że tutaj nie ma co się cackać. Myślę, że trzeba od razu przejść do ofensywy. Tym bardziej, jak wszyscy są zajęci, możemy na cwancysiu, tak zwanym. Na cwancysiu. O. No i witam. O nie, no a w takim tempie to naprawdę, to ja zakupy prześmiewamy w biedrze bym zrobił. Gościu. O Jezus, ten idzie. Dobra, musimy go... Puść to. Psik. Na ryby, o Jezus. Too fast. No jeszcze wyszedł... A oni w ogóle nie zainteresowani. Co za ludzie, patrzcie, ale... No niech mi ktoś to wytłumaczy. Aha, ja już stoję. Dobra, nie było tematu. Sami Zayn próbuje, ale czy mu wyjdzie? Nie odpuścił. Co za gość. Rozłożył ręce, stwierdził, nie dałem rady. No nie dałem rady. Roman Reigns, no weź już, no wypadnij stąd. Witam. Przepraszam, czy tu jest wolne? Wygląda jakby było. Słuchaj, Dean. Myślę, że powinieneś... No właśnie to. John Boy. O nie. Jakieś John Boye mi tutaj. No nie, o Jezus, ale Cena oberwał jeszcze. Cena oberwał jeszcze jedną, ale akcja. Roman, nie wiem czy wiesz, ale Zayn tutaj już. O, Ambrose się. No Ambrose pokazał, że ma więcej siły niż Sami Zayn. A Karl Anderson się tutaj, o proszę. Ale crazy tutaj wszyscy. Wszyscy sobie tutaj, o Jezu, o nie. Sami. Ja wiem, że ty jesteś tutaj zmęczony życiem w ogóle i tak dalej. Ja cię wyrzucę stąd. Ja tego życia nie szanuję, broń Boże, tylko po prostu, no nie chcę, żebyś się męczył w ringu. Gościu. Ciebie też nie szanuję. No Cena. Ciebie trochę poszanuję i ci wklepię, patrz to. Dobra. Ten zaraz wejdzie. Jak ja mam, kurde, to... Tu ciągle ktoś wbija, nie? Tu ciągle ktoś... Patrzcie, co się dzieje. Co tu się wyprawia. Kopną mnie. W biodro, w plecy, w głowę mnie kopną. Facet, no uspokój się. Cena się poopierał trochę. Odpoczął, nie wiem po czym. Airflip skontrowany, proszę bardzo. I jest clothesline. Cena, rozłóż tą drabinę. Jesteśmy ekipa remontowa u Makikala. Proszę cię, rozłóż, robimy remont. O Jezus Maria, Boże Święty, o co chodzi? O nie. A czy to w sumie było... Śmieszne, ale ciekawe. John Cena! Nie trafiłem, nieważne. Okej. Okay. Ty, mogę iść po drugą drabinę w sumie. O Bożeś, nie. Dobrze, dzięki Sami. O nie. Help! Dziękuję Sami. Po raz kolejny uratowałeś mi tyłek. A właściwie głowę, bo dostałem pewnie w głowę albo gdzieś indziej. Albo w plecy w sumie, to była taka akcja. Zresztą oberwał w plecy. Ambrose! Nie. Tylko się nie wyroluj tam. Ten nie będzie atakował, zamiast... Panowie, tu nie ma pinów, tu jest walizka do wygrania, ludzie, drodzy. Dobra, ci się tam tłuczą, o Jezu, co tu się stało? A ja zrobię wam psikusa i wrzucę drugą drabinę. Ale nie mogę, bo fizyka gry mi nie pozwala, kiedy Ambrose leży zbyt blisko lin. That gameplay. I love this game. Tutaj catchphrase NBA pasuje. The amazing happens, kurde. Ambrose, o proszę, to nie był Ambrose, to był Roman Reigns. Nieistotne. Ej, out of nowhere.
Bawcie się, bawcie się. Napinajcie. Jezus Maria. Anderson, coś ty nawywijał tutaj. Coś ty tutaj nawywijał. Poniosło go, ja wam powiem, że poniosło go to zdecydowanie. Ten z tym air sweepem, a idź pan w pyry z takim jogurtem. Przecież to, okej. Dobra. Na narożnik, moi drodzy, na narożnik Roman Reigns. Dean Ambrose nie widzi tego, że tutaj jest dropkick. I już przygotowany jestem. Już do Siny idę. No muszę, a nie, Karl Anderson do niego poszedł. W sumie, Ambrose widzę tutaj cierpi. No przykro mi Dean, ale na tym polega to show. O! Tylko nogami niestety, ale skubany Anderson. Nie wiem, czy on chciał mnie, czy bardziej... Jezus Maria. Czy on chciał Reignsa? Rom... O je... Co tam było? Co tam było? Co tam się... O Jezus! Nie, no... Punky, proszę cię. Wygrać to starcie będzie trudno, wam powiem. Naprawdę, taka... O Jezu. Oj, teraz Roman Reigns jest najbliżej. Semi! Szybko! Dobrze. Ej! Patrzcie to! A nie, nie to. To nie to. Wszystkich porobiłem. Roman, czy ty się Boga nie boisz? Szybko! Bierz to do góry! We dwóch to robią. Co za kolesie. Ej, tego nie... O jest, o red. Tego nie przewidziałem. Chyba to za kaszel. Troszeczkę mnie... O Jezu, Ambrose poleciał. Co tu się dzieje? Nie, błagam, nie wychodź poza ring. Wstawaj, Punkster. Wstawaj, masz F-kę. Nie pozwól, żeby Sami Zayn zgarnął walizkę. Proszę cię, gościu. Roman Reigns. Wstawaj, szybciej. Szybko. On to skasztani, spokojnie, on to skasztani. O, shit. O kur... Powiedziałem coś brzydkiego? Nie, chyba nie. Ty! Skontrował mi OMG moment. Nie wierzę w typa. Co tu się wydarzyło? Sami Zayn. Dobrze, John. Boże. Co tu się działo? Słuchajcie. Niesamowita rzecz. No tylko teraz Punkster umiera, nie? Nie wiadomo, jak długo będzie umierał, 2 lata? Ale emocje są, no warto byłoby to wygrać za pierwszym razem. Bo to jest niestety liniówka. Więc pewnie będę musiał to wygrać. Karl Anderson poza ringiem, okej. Ambrose przyjął sygnę. Cena bierze drabinę. Dobrze. Tak należy, o to chodzi. Roman Reigns podnosi rękę w górę, nie wiadomo po co. Bang! O, nie tego chciałem. O, Spear się szykuje. Na Ambrose'ie? Będzie Spear? Taki kolega z Shieldów. Anderson? Nie, na Sinie jednak. Patrzcie tutaj. O nie. Aha, no tak. Czego ja nie zrobiłem? Mili Państwo, czego nie zrobiłem, a co miałem zrobić? Oczywiście, kontry. No tak. Cały czas zapominam. I znowu, miałem to zrobić ostatnio, już powiem, że no, po odcinku na pewno i tak tego nie zrobiłem, patrzcie, no. A nie planowałem tego, no sorry, no. Co tu mamy? Kolejną drabinę. I to roto. Siema, Dean. O nie, tego nie przewidziałem. Dean, o Jezus Maria. To ja się zdrzemnę w ringu. A ty kombinuj. Panowie, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale otóż Dean Ambrose właśnie wchodzi już
z drabiną do ringu. Ma już drabinę. Ja wstaję wprawdzie, ale czy ja zdążę wstać? No właśnie, to są te... To są właśnie, jak mówi Tomek Hajd, to są właśnie te detale. Sami Zayn w te pędy do ringu. Już mi do ringu. No nie, no ludzie, no przecież... Sami, no wejdź. Do góry wejdź, ty nie... Ty go nie przewrócisz. O Boże! Proszę, proszę, proszę. Proszę, uda się. Czy uda się? Czy uda się? Jestem downem. Jestem, sup! Udało się! Jest! Jest! Boże, jakie to jest... Jaki ten mecz jest... O Jezu. No łatwo nie było, pamiętam. Naprawdę łatwo nie było. Ale udało się. Tutaj highlighty jakieś jeszcze z tego meczu, co tu się działo. Akcja za akcją, proszę, tutaj jakiś signature był na Sinie. No wszystko, no cuda, cuda nie widzę, no cuda po prostu, no. Ale ostatecznie, o tutaj też kontra na Sinie. Tam jakieś akcje inne. Ale ostatecznie to Punkster zwycięża w walce o walizkę Money in the Bank. Mamy zwycięstwo. Mamy walizkę. O Jezu. O Boże. I teraz tylko czekam na to, co powie Samoa Joe. You failed the following object. Nie. Nie, to się nie. 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 Use the ladder in a move against an opponent. Nie, to się nie stało. Nie mówcie mi. Nie mówcie mi, że ja muszę grać co drugi raz. Nie mówcie tego. Nie. To się nie stało. To się po prostu nie dzieje. Boże nie! Jestem już naprawdę blisko. Jestem już naprawdę blisko. Gram nie, to jest... Ten mecz... Będzie mi się śnił po nocach, jestem tego pewien. Ale teraz musi być wszystko dobrze. Udało się go wygrać. Wygrywałem go często, ale ciągle nie mogłem ogarnąć, o co chodzi z tym object type'em odnośnie drabiny. Uderzałem drabiną, skakałem na drabinę, ustawiałem tą drabinę właśnie, ustawiałem tą, na którą się wchodzi. Później wyczytałem, że chodzi mniej więcej o to, iż trzeba wykonać OMG moment, finishera na szczycie drabiny. Udało mi się go wykonać, na Dinie Ambrose właśnie. Jeżeli teraz to nie zatrybi, to nie wiem, jest, nie ma restart mecz, jest, udało się, błagam, powiedzcie, że się udało, powiedzcie, że wszystko jest dobrze, że w końcu udało się to. Nawet nie macie pojęcia, ile nerwów mi to kosztowało. To jest, pomijając fakt, że walka sama w sobie nie jest zbyt łatwa, nie jest jakoś wybitnie trudna, ale nie jest zbyt łatwa, bo dużo losowości w niej, to naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi z tą drabiną, bo używałem jej i w ruchu i tak dalej, jakby nie mogłem ogarnąć, że to chodzi po prostu o finishera. Jeżeli ktoś z was będzie miał problem za gwostkę, po prostu musicie wykonać finishera z góry drabiny, ze szczytu drabiny przeciwnikowi i wtedy będzie wszystko git. Nawet jeżeli nie macie tego ustawionego w movesecie, nie musicie wydawać virtual coinsów i tak dalej, bo takiego OMG momenta dostajecie jednorazowo na tą walkę od gry po prostu. Co ciekawe... Aha, teraz mnie Joe zaczepi, okej. Co się cieszysz, mordo? This is awesome. It's my victory. Oczywiście, że... Good stuff. But that starts next week. We'll make a big deal about you handing over the briefcase to me. O nie, 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 nie. O nie, ja nie chcę mu oddawać walizki. Ja nie, 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 nie. O nie, nie, nie. Słuchajcie, tutaj będzie nerwówka. Tutaj będzie się działo w kolejnym odcinku, który pojawi się już jutro. Także moi drodzy, dziękuję wszystkim za oglądanie tego pociętego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, udostępnijcie, zostawcie suba na kanale. Pamiętajcie o dzwoneczku. Cześć, Brock! Co tam? I missed my shot, but you earned this. Okej. Okay.
Dzięki, Brock nas lubi. Słuchajcie, słyszymy się już jutro. Trzymajcie się, na razie. Cześć!